Ćwiczenie jogi. Motyl. Usiądź na poduszce, materacu albo po prostu na podłodze. Nie spiesz się. Usiądź wygodnie. Wyprostuj plecy. Podciągnij stopy do siebie i złącz razem podeszwy stóp. Kolana rozłóż na boki jak skrzydła motyla. Chwyć dłońmi złączone stopy i przyciągnij je tak blisko siebie, jak możesz. Zwróć uwagę na swój oddech. Jaki jest? Zwróć uwagę na swoje nogi i siedzenie. Jeśli jest ci niewygodnie albo czujesz, że wstrzymujesz oddech, możesz oddalić trochę stopy od ciała tak, żeby czuć się swobodnie. A potem, kiedy już będzie Ci całkiem wygodnie, trzymając dłońmi stopy, podnieś lekko kolana do góry, a potem opuść z powrotem, jak gdyby były skrzydłami motyla. Podnoś i opuszczaj je dalej, obserwując swój oddech. Nie musisz unosić się wysoko, ani szybko latać na swoich skrzydłach motyla. Po prostu skieruj lampkę swojej uwagi na ruch twoich nóg i na oddech. To wszystko. A teraz możesz zatrzymać ten ruch, rozluźnić nogi, wyciągnąć je przed siebie. Twoje plecy pozostają proste jeszcze przez chwilę. A na koniec ćwiczenia. Skieruj swoją uwagę na plecy, pochyl się lekko do przodu, głowę i ręce, aż poczujesz, że wystarczy. Teraz motyl odpoczywa, oddycha i odpoczywa. Odpocznij tak przez chwilę. Z ramionami wyciągniętymi wzdłuż nóg, nie za daleko, tylko tyle ile trzeba. A potem, powoli wróć do swoich zajęć. Życzę Ci pięknego dnia.